Dzień dobry, witam serdecznie koleżanki i koledzy, panie przewodniczący. Miał pan bardzo groźną minę występując na początku, ale na końcu na szczęście się uśmiechnął. I myślę, że ten uśmiech zaraża, bo wszyscy, którzy byli już później z wielkim optymizmem i determinacją mówili o tym, co nas czeka, zdając sobie sprawę, że nie będzie to łatwy okres. Szanowni państwo, Bydgoszcz, myślę, te symbole tu są, biało-czerwona, Unia Europejska, Platforma Obywatelska. Dla każdego samorządowca jeszcze jest herb miasta, w którym pełni swoją funkcję. To zaszczyt być prezydentem, wójtem, burmistrzem. Wielka satysfakcja z tej pracy, którą wykonujemy, ale niestety wielki niedosyt, ponieważ zawsze zdajemy sobie sprawę, ile jeszcze jest do zrobienia. I stąd wsparcie samorządów, wsparcie finansowe, wsparcie zadaniami, tego się nie boimy, to jest przyszłość. Powiem, że Bydgoszcz to miasto, które stanowi wielkie wyzwanie, otwarte na inwestorów i współpraca, która tak naprawdę z samorządami z powiatu, z województwa daje szansę na rozwój całego regionu. Powiem o wyborach. Dlaczego są te zmiany? Te zmiany są konieczne dla PiS-u, bo nie wygrają bez zmiany ordynacji. Policzyliśmy w naszym województwie, mamy 144 gminy. W wyborach do parlamentu przedstawiciele PiS-u, posłowie zebrali nieco ponad 200 tysięcy głosów. Samorządowcy z tych 144 gmin, ci, którzy wygrali, zebrali ponad 430 tysięcy głosów. Jest nas bardzo dużo. I te słowa, które dzisiaj tu padły z ust pana przewodniczącego, budujmy jak najszersze formy współpracy, bo jeżeli oni nie wygrają, to my wygramy. I stąd bądźmy otwarci, tak jak tu padało, na wszystkie środowiska, które myślą inaczej, a jest nas zdecydowanie więcej. Bydgoszcz też ma niestety złą twarz. Twarz osoby, która dzisiaj, posła, który forsuje zmiany w ordynacji wyborczej. I ta druga twarz, o której on chciałby zapomnieć, to twarz jego szefa sztabu wyborczego, czyli tego radnego, który z miłości bije swoją żonę. To jest ta twarz, której powinniśmy się bać w całej Polsce i myślę, że tego z pamięci nie powinniśmy nigdy wymazywać. Patrzmy pozytywnie do przodu. Idźmy razem, na pewno zwyciężymy. Na pewno zwyciężymy, panie przewodniczący. Dziękuję.